Dzień dobry widzowie, Maciek z tej strony z firmy Mavcar, a dzisiaj dla Was nagrywam jedno z Waszych ulubionych aut, czyli Audi A6 C7. Jeżeli ktoś śledzi Instagrama, to pewnie widział, że ten wóz wczoraj przyjechał, a dzisiaj już jest wystawiany, więc nie trzeba było przy nim nic dosłownie poprawiać, naprawiać, tylko go umyć i odkurzyć pod nogami kierowcy, bo jest tak fajnym i dobrym zdaniem. Słuchajcie, 14 rok, ale technologia już poliftowa, czyli wersja Ultra i parę tych takich właśnie usprawnień. Przebieg 214 tysięcy, czyli absolutnie chyba według mnie dla dwulitrowego diesla, którego tutaj mamy normalny. Oczywiście Ultra miał moc. Różne były wersje, chyba nawet potem osłabili go do 150, ale tu mamy oczywiście 190. Fajna, przyjemna jednostka, żwawa. No i przy okazji wóz jest wyserwisowany. Do samego końca ostatni wpis przy 205, teraz ma 214, więc niewiele temu kilometrów zrobione. I przy tych 205 przy okazji macie wymieniony prążąt, więc też według mnie plusik. Nie trzeba od razu inwestować w wymiany prążu. Co więcej o niej dodać? Na pewno jest tutaj manual, który jest już rzadziej spotykany. Im dalej idziemy, że tak powiem, w kierunku młodszych samochodów, tym bardziej ludzie sobie życzą automata, ale jeżeli tutaj ta klienta bardziej konserwatywnego, mamy manuala i tych samochodów jest mniej, więc one osiągają wyższe ceny na rynku samochodów wtórnych. Wizualnie, jak widzicie, no oczywiście jeden z ulubionych kolorów przy zakupie Audi, czyli czarny, plus te srebrne relingi i przyciemniane szyby naprawdę nadają dużej elegancji temu wozu. No i oczywiście LEDy i pixenony w lampach też nie można powiedzieć, że są niczego sobie. No i ten model Ultra już ma nie dwie rureczki po jednej stronie, tylko dwie duże rury po prawej i po lewej stronie pojazdu. Tak jak mówiłem, jest wyserwisowany dobrze, więc technicznie bez zarzutu, ładna opona, ładna tarcza. Myślę, że na filmie to zobaczycie, że tarcze nawet jeszcze tutaj przy tej momencie, gdzie przekraczacie dookoła, nie zardzewniały. I ładnie się to też naprawdę prezentuje. Kolejny bardzo duży plus jest od drugiego właściciela lub od też pierwszego. Po pierwsze to mógł być wykup z leasingu. I jest to wóz bezwypadkowy. Jedyny powtórnie malowany element jest to maska, ale jest to absolutnie normalne przy tych pojazdach, ponieważ oryginalna grubość lakieru około 100, 120, 130 mikronów jest po prostu dość cienka i po tylu latach i po takim przebiegu najczęściej są odpryski. Jeżeli taka maska nie ma odprysków, musicie wiedzieć, że na pewno już była lakierowana, bo no niestety uderzające kamyki łatwo odbijają już lakier z takiego wozu. Jeszcze o cechach wizualnych, co mamy z wyposażenia, mogę powiedzieć, felgi 17, oryginały, panorama, dach i przy okazji czujniki światła zmierzchu deszczu. Mamy czujniki parkowania przód, tył i z ciekawszych na pewno rzeczy, mało tych wozów to ma. Ja mam droższy model, też jeżdżę A6, a nie mam kamery i automatycznie ustawianych lusterek do powrzucenia wstecznego, aby się Wam łatwiej po prostu parkowało czy cofało. No i na pewno mówię, też sam mogę polecić ten model, bo takich wozów tego typu zrobiłem nimi bardzo dużo kilometrów, bo miałem dwulitrową, miałem A7 3-litrową, teraz mam też A6 C7, tylko że 3 litry BTDI, więc te samochody znam dobrze i naprawdę są to wdzięczne auta i wykonane bardzo dobrze jakościowo. No i też przede wszystkim tanie w utrzymaniu, bo głupi czajnik ABS jest taki sam jak w większości koncernów Volkswagena i oryginał potrafi kosztować 50-60 zł, a jakaś podróba 20. Dobra, chyba o zewnętrznej stronie to wszystko. Będzie Wam przebieg, skrzynie biegów, silnik, więc myślę, że na tyle mamy, żeby przejść sobie spokojnie do wnętrza.
Dobrze, moi mili, no to nagrywamy książkę serwisową. Tu macie wpisy Audi. Dość długo jest serwis Audi zrobiony. Do chyba 114 tysięcy do 19 roku. Czyli przez około ile? Jak mam 14 do 5 lat. Potem już jest ten inny warsztat. Ale patrzyłem, jest to fajny warsztat. Jak znajdziecie sobie go na Google Mapach, widać, że porządna marka. I tutaj, tak jak wam mówiłem, ostatni wpis. No i fajnie, że widzicie wszystkie serwisy co roku robione, a nie co 3 lata. 2021, 2022, 2023. To ten ostatni, co ja mówiłem, przy 205. I tu macie Zanderheimen, czyli pasek rozrządu. Się pomyliłem, ona ma 217, a nie 214. Drobna pomyłka, ale oczywiście już to widzicie. Proszę, dalej wpisów nie ma. To se wrzućmy do schowka i podajmy. Dajmy o wnętrzu, bo naprawdę jest niezłe. A jak wiecie, mam dużo tych Audi, mam naprawdę porównanie, który jest, który może być fajny. Ale opowiem wnętrz, jak pewnie zauważyliście już sekundkę wcześniej, mamy tutaj bardzo ładne sportowe foltere, takie same jak w S-Line, takiej samej bynajmniej budowy, tylko różnia się tym tutaj, że nie macie wynabitego napisu S-Line. No i w S-Line macie czarny sufit, ale no nie każdy lubi czarne sufity, bo jednak to auto wtedy robi się przytłaczające i to jest to moje ulubione zestawienie, bo jak jest sama skóra, wiadomo, w plecy ciepło latem, a zimno w zimę, więc tutaj gdzie ta alkantarka, gdzie zawsze pokazuje ten myk, że można fajnie ją zagładzić, bo są takie włoski. Jeździ się na niej najlepiej, najwygodniej według mojej opinii. Też wygląda dość, powiem, ładnie. Z tyłu też to samo oczywiście. Isofix, duży podłokietnik i klimatyzacja czterostrefowa. Teraz tylko będzie widać te gałeczki, ale to wygląda tak samo jak tutaj. Tylko oczywiście w mniejszej skali. Każdy tutaj z pasażerów może sobie ustalić taką temperaturkę, jaką sobie tylko życzy. Deseczka rozdzielcza, oczywiście jakość Audi bardzo dobra. Tutaj macie do wyboru różne oczywiście te listwy. Ja mam w swojej przykładowo drewniane. Tutaj macie taki karbon. Czasami są po prostu srebrne, bez niczego. Podoba mi się to zestawienie. Takie troszeczkę sportowe. Ładnie to wygląda. I jak się nie mylę, mamy jeszcze pakiet schowków pod foterami. Proszę. Pod moim też jest. Więc można ładnie się tutaj spakować. Szklany dach, o którym wspominałem, czy szyberdach, fajnie rozświetla wnętrze. Możecie sobie go zamknąć na lato, żeby po prostu wam tak bardzo nie nagrzewał wnętrza. I tyle, jak widzicie, sufity też czyste. Chyba o dachu nie ma tutaj bardzo się rozwodzić. Lustereczko z fotochromem, kropeczkę widać i włącznik. Pyk, 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 nie chce się złapać ostrość, ale to standard. W każdym tak samo Audi wygląda to lusterko. Przejdźmy sobie zatem na środek. Duży ekran nawigacji, czy znaczy wyświetlacze, bo nie zawsze jest nawigacja. Proszę, tu sobie wbijacie nawigację, widać Brzeziny i ulicę, gdzie nagrywamy. Media, jest oczywiście Bluetooth. Tutaj dwa miejsca na kartę, wyłączenie czujników parkowania, no i klimatyzację czterostrefową, już wam pokazywałem, i grzane fotele. Jak widać, tutaj nikt nie palił, jest czyściutko. Spójrzcie, jak dobrze, niby auto 217 tysięcy, tutaj zero śladów zużycia i to często w tym miejscu jest bardzo pobijane, bo ludzie rzucają tu klucze. Tutaj jest perfekt, naprawdę wygląda bardzo ładnie. Miejsce na kubeczki, nic szczególnego, skórzany podłokietnik, no i tu oczywiście dodatkowo AUX, ale mało osób już tego używa. Cóż, biegi wam pokazałem, start, stopy, pierdoły, ekran sobie widzieliście. Można oczywiście wejść media w Bluetooth, mój telefon jak widać podłączony. Przechodzimy dalej, tutaj chowacie tym przyciskiem ekran, żeby jak ktoś chciał, żeby ta linia tej deski nie była zaburzona i wyglądała bardziej elegancko. Licznik fajnie, bo oczywiście jest kolorowy, się też również na środku, bo czasami macie mały, wąski, czarno-biały. No i możecie sobie przeskoczyć do telefonu, do innych rzeczy, do nawigacji. Tu wam pokazuję również mapę, jakbyście chcieli. No i ustawienia też komputera, widoki ulicy, widok strzałkowy. Jak komuś jest, że tak powiem, wygodniej, komputer pokładowy, spalanie na przebiegu 840 km 7,3. Myślę, że dobre, a ona też potrafi spalić dużo mniej, zależy gdzie jeździcie. Kierownica Sport, jak S-Line. S-Line się tylko różni nabitym tutaj napisem S-Line. Spójrzcie, też bardzo ładnie utrzymana. W ogóle to auto, uczciwie powiem, nie wymagało, już wam mówiłem też wcześniej, nie wymagało żadnej tutaj kosmetyki nawet. Spójrzcie, jak ładnie kiera wygląda. Kierę wam pokazałem. Manetka do automatycznych wycieraczek, automatyczne światła i tempomat.
tutaj włącznik oczywiście od świateł na auto, to sam Wam zapali światła, jeżeli stwierdzi, że jest za ciemno. No i cóż, zostaje pokazanie mojego boczku. Też spójrzcie, ładny, cały, nieprzedarta skóra. Tutaj również Alcantara, listewki, cztery elektryczne szyby, normalka, przycisk otwierania klapy i elektrycznie sterowane lusterka. Cóż, o wnętrzu chyba mamy tyle. Już dobrze je znacie, jeżeli oglądacie moje filmy. Ja z mojej oceny prywatnej uważam, że naprawdę jest jedno z ładniejszych i dobrze utrzymanych wnętrz, jakie miałem. Bagażnik, nie pokazałem go, ale również jest bardzo czysty. Widać, że nie był wożony pies. Nie ma też w tym wozie jakichś nieprzyjemnych zapachów. Delikatny jakiś lekki, przyjemny zapach. Może perfum czy czegoś, tylko się unosi. Więc cóż, mogę Wam go polecić spokojnym sercem. A ucie tyle. Jak film Wam się podobał, macie pytania lub jakieś inne sugestie, zostawcie komentarz, zasubskrybujcie sobie kanał, jeżeli interesują Was kolejne filmy. Chcecie zobaczyć, co mam aktualnie w ofercie wystawione, wbijcie na mafkar.automoto.pl. Macie jeszcze więcej pytań albo chcecie dowiedzieć, co będzie wystawione, wbijcie na media społecznościowe, takie jak Mafkar Auto na Instagramie, czy też na Facebooku. I pamiętajcie, że każde auto u mnie jest opłacone, nie ponosicie dodatkowych kosztów w skarbówce. Jeżeli nie macie tego auta, jak dostarczyć do domu w rozsądnych pieniądzach, dowiedzę go Wam na lawecie. A jeżeli samochód z filmu się sprzedał, mogę oczywiście poszukać podobnego na zamówienie lub też innego. Wszystko zależy od preferencji klienta. Pozdrawiam, cześć!